Witajcie, moi drodzy widzowie. Po tym, jak ostatnio naprawdę fajnie przyjęliście mój materiał o recyklingu hełmu Kapitana Ameryki i czaszki Ghost Ridera, pomyślałem, że dzisiaj zrobię filmik na podobnej zasadzie, ale nie zbierałem się za bardzo, no bo miałem akurat maskę Spidermana taką, którą mogłem zniszczyć, troszkę soczewek do recyklingu, no ale czaszka mi się za bardzo nie zbierała i tutaj przyszła mi z pomocą firma 3D Reactor, która wysłała mi akurat filament o kolorze kości. Jest to filament firmy Print Me Bone, matowy, który naprawdę fajnie się sprawdził i szkoda, że wydrukowałem tą czaszkę w kilku częściach i musiałem wypełnić luki, wiecie, podkłady, te sprawy, bo ten kolor naprawdę fajnie odpowiadał, co zobaczycie potem, jak będę lekko już szlifował. Ale dobrze, wracając. Tutaj wykorzystam, podobnie jak ostatnio, rzeczy nieudane i tak dalej, które już miałem, ale czaszkę drukuję specjalnie pod ten projekt, no bo nawet widzicie w ostatnim kapitanie z czaszką Kapitana Ameryki była tylko dość przednia część czaszki, no i wiecie, przerośnięta, czyli hełm był za mały, a czaszka była za duża, ale jakoś to wyszło, a tym razem chcę mieć całą czaszkę, którą można nadzieć na pal i mieć Spidermana na głowę. Oj, wiecie, o co chodzi. Jeżeli mnie śledzicie od jakiegoś czasu, no to możecie kojarzyć mój komiksowy filmik, gdzie na okładce właśnie Venom trzymał czaszkę, no niby Spidermana, tam była maska i tak dalej. Ale dobrze, wracając do tego, co się dzieje, nakładam właśnie teraz szpachlówkę do drewna, kit do drewna, do tych wszystkich szczelin i teraz drukuję jeszcze bazę, czyli coś, czego nie było przy ostatniej czaszce Kapitana. Zaprojektowałem to w taki sposób, aby pasowała tam rurka PCV 32 mm i weszło to bardzo fajnie, ale tu właśnie o tym mówiłem. Nałożyłem jeszcze potem brązową szpachlówkę i tak to już fajnie teraz wyglądało, na takie zużyte, no ale niestety musiałem nałożyć podkład i białą farbę, żeby tamte przejścia w miejscach klejenia ukryć, bo jeszcze nie wiedziałem, czy właśnie te przejścia w wydrukach będzie ukrywała maska, czy nie. Więc no, poszło na tradycyjnie białą farbę, jak ostatnio. Teraz biorę resztki pyłu, który został po szlifowaniu tej brązowej szpachlówki do drewna i myślę, że zrobiło to nawet fajny weathering. Dość naturalne, przynajmniej mi się wydaje. Dobra, i teraz biorę się za nakładanie tej nie do końca udanej maski. Był to prototyp nowego wzoru do szycia, jaki planowałem robić, nie do końca odciśnięty, i teraz wziąłem się za palenie tej maski, bo jak właśnie ten mój filmik oglądaliście, wiecie, że Spider-Man niby tam zasymulował swoją śmierć w ogniu. Starałem się to robić w miarę kontrolowanych warunkach, nie dać ogniowi się za bardzo rozprzestrzenić. Akurat w kadrze tego nie widać, ale obok miałem miskę z wodą i nie naśladujcie może mnie lepiej. Tutaj troszkę przesadziłem z ogniem, bo zapomniałem, że to jest plastik, który się roztopi, i troszkę kości się stopiło, spokojnie wyczyściłem potem blat. I podczas zdzierania plastiku z blatu dostałem flashbacki do mojego oparzenia stopionym plastikiem trzeciego stopnia tydzień wcześniej. Nie było to przyjemne i mogliście zobaczyć ślady na mojej lewej ręce podczas tego filmiku. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Teraz biorę się za przyklejanie siatki do popsutej, połamanej soczewki. Jeśli miałbym to robić jeszcze raz, to najpierw przykleiłbym soczewkę do materiału, a potem zacząłbym się bawić w jakieś konkretne układanie, bo widzicie, było tutaj troszkę próby naciągania materiału, aby się dopasowało pod krzywiznę soczewki i tak dalej, no ale aktywator był tutaj bardzo pomocny i nie musiałem maski ściągać i robić układania od nowa. Drugą pomocną rzeczą był tutaj klej o gęstej konsystencji, bo gdy używałem kleju o średniej, to od razu rozprzestrzeniał się i wchłaniał w materiał, a dzięki gęstości gęstego kleju odstawało to wystarczająco, aby wypełnić tą przerwę między soczewką a tkaniną. I czas na więcej przypalania. Podobno ludzie bardzo lubią oglądać, jak płoną jakieś różne rzeczy, dlatego nagrałem cały proces palenia tej maski i liczę, że wam się spodoba.
i pomyślałem, że ten timelapse wykorzystam dla w miarę płynnego przejścia oczywiście do reklamy 3D Reactor, czyli sponsora, można powiedzieć, filamentu na czaszkę do tego odcinka. Możecie u nich znaleźć oczywiście filamenty, PLA, PETG, ABS i tak dalej, wszystko, wszystkie kolory, różne firmy, Spectrum, Nebula, PrintMe, czy nawet ich własny filament 3D Reactor. Oczywiście są też części mechaniczne, o czym mówiłem przy okazji mojego pancerza Thora, czyli najróżniejsze części, które mogą się wyrabiać po pewnym czasie, dysze, sprężyny, ekstrudery i tak dalej, więc bardzo dziękuję za sponsorowanie filamentu na czaszkę. Dzięki 3D Reactor jeszcze raz, jeżeli macie drukarkę 3D, to naprawdę zachęcam. Teraz wracając do topienia maski. Jak widzicie, było tutaj troszkę wolnej ręki, nie chciałem zrobić tego 1:1 z okładką, bo jak mówiłem, starałem się tutaj wykorzystać tą moją maskę tak bardzo jak mogłem, bo ona nie nadawała się tak do zwykłego użytku, że tak powiem, bo no, pierwsza rzecz była krzywo i brzydko przeze mnie zszyta, no bo to była testowa, testowałem nowy wzór, a druga, wzór sieci nie odcisnął się wszędzie, więc zamiast idealnie naśladować tą okładkę, jeżeli chodzi o porwanie maski i tak dalej, starałem się raczej przypalać i wycinać miejsca, gdzie właśnie ta sieć nie była do końca dobra, aby za to te miejsca, w których była, były widoczne i dawało to taki jeszcze większy efekt spalonej maski Spidermana. Jak widzicie, już przeszedłem przez dwie zapalniczki i teraz jestem na etapie zużywania zapałek, bo szczerze nie polecam tych zapalniczek, bardzo szybko się zużywają, chyba że ja jakoś nadmiernie dużo je używałem, chociaż wątpię. Baza na szczęście sprawdza się bardzo dobrze i z tyłu możecie zobaczyć też właśnie czaszkę Kapitana Ameryki, do której też zrobiłem taką bazę. A te rurki PCV, swoją drogą ciekawostka, ogólnie kupiłem z przeznaczeniem na rękojeści do Mjolnira, bo szykuję taki mały zestawik Zrób to sam Mjolnira, gdzie byłyby wszystkie potrzebne części, a wy nie potrzebujecie drukarki i tak dalej, po prostu wszystko, co wam jest potrzebne, czyli kleje, wydruki, rurki, może sztuczna skóra i tak dalej, dostajecie w pudełku i tylko od was zależy, jak super wykończycie takiego własnego Mjolnira, ale odchodzę do tematu, bo tutaj wiecie, was troszkę zagadać, kiedy tutaj na timelapsie robię różne rzeczy, no i palę maskę Spidermana, bo jak już to nagrałem, to chcę wykorzystać ten materiał, a uwierzcie mi, miałem dosłownie 1,5 godziny materiału. Lycra, z której wykonałem tą maskę, ma taką fajną właściwość, że nie jest jakimś super naturalnym materiałem, więc nie pali się, ale stapia, co daje jeszcze fajniejszy efekt zniszczenia tej maski. I myślę, że to pomogło w oddaniu troszkę charakteru tej okładki, bo gdyby, wiecie, po prostu się paliła, oj, miałbym troszkę problem, a tak to przynajmniej w niektórych miejscach fajnie się przylepiła do czaszki. Teraz wziąłem się za oklejanie rurki PCV w bazie taśmą florystyczną, jest to ta sama, którą użyłem do robienia lian, że tak powiem, pnączy dookoła Stormbreakera. Zostało mi jej trochę po tamtym projekcie, więc teraz je tak wykorzystuję i robi to fajny efekt, jakby ta głowa była potem nadziana na jakiś pal czy coś w tym stylu. Żałuję tylko, że nie miałem jak zrobić ręki Venoma jako podstawkę, bo to by dopiero było epickie. Teraz nakładam tą samą brązową szpachlówkę do drewna, którą użyłem potem na czaszkę i po rozprowadzeniu jej na całą bazę poszedłem na dwór i nawaliłem tyle ziemi z podjazdu, ile się dało, a już tą ziemię i piasek, że tak powiem, przykleiłem używając matowego lakieru. Więc dzięki za uwagę, teraz zapraszam was do obejrzenia końcowego efektu. Jeśli się spodobało, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Cześć!